Drodzy mieszkańcy gminy Orzysz, przyjaciele i sympatycy naszej gminy, przyszło nam w tym roku żyć w wyjątkowych czasach. Najstarsi z nas nie pamiętają takiego roku. Rok, w którym musieliśmy się od siebie wszyscy oddalić. Rok, który był rokiem trudnym dla nas i psychicznie, i społecznie. Rok, w którym wielu z nas zapadło na koronawirusa. I rok, w którym niektórzy z nas odeszli od nas. Ale jesteśmy w przededniu Święta Bożego Narodzenia. Święta najważniejszego dla Polaków. Święta rodzinnego. Święta, w którym nowonarodzony Jezus Chrystus jest naszą nadzieją. Nadzieją na to, że nowy 2021 rok będzie rokiem lepszym. Będzie rokiem zakończenia tej strasznej pandemii, ale też będzie rokiem, w którym na nowo zaczniemy normalnie żyć, zaczniemy się spotykać, zaczniemy organizować wspólne spotkania i eventy. Życzę Państwu, aby święta Bożego Narodzenia w tym roku ograniczone tylko do najbliższej rodziny były świętami pełnymi zdrowia, pełnymi radości, miłości rodzinnej. A nowy rok, 2021, niech przyniesie nam wszystkim nową nadzieję. Niech przyniesie nam zdrowie. Niech przyniesie nam miłość rodzinną i wzajemne wspieranie się. W tym mijającym roku to wzajemne wsparcie było dla nas wszystkich najważniejsze. Zdaliśmy egzamin. Drodzy Państwo, w imieniu samorządu gminnego, w imieniu naszych urzędników i wszystkich dyrektorów i pracowników wszystkich jednostek. Życzymy, aby te święta były bardzo radosne, żeby stół wigilijny był pełen wspaniałego jedzenia, tradycyjnego karpia, żeby przy tym stole była radość i rodzinna miłość. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku!